kolejny poniedziałek, a jak poniedziałek, to oznacza, że trzeba jechać rozładować naczepę w kraju, bo jak pamiętacie, ładowaliśmy płytę. Z płytą lecę do Białegostoku, a że tak sobie wpadłem na taki pomysł, że sam nie dam rady jednego dnia, ale w podwójnej dam już radę, to... I znowu na żółto. Znowu Marta i znowu na żółto. Marta już jedzie ponad 2 godziny? Nie, już prawie 3. Przejechała taki trudny odcinek między Grudziądzem a Iławą, za Iławą kawałek do wjazdu na tą eskę nową. No i już była momentami zirytowana, bo było wąsko, same zakręty, a mamy załadowane ponad 24 tony, więc jechało się źle. No ale zacisnęła zęby. Motywacja jedzie. Była. Co? Motywacja była. Była motywacja? Hmm? Jaka? Dobra. Dobra? No powiedziałem jej, że nie można się poddawać. A tym bardziej, że za chwilę ma dwa pasy. Już jak już na dwa pasy wjechała, to już jest uśmiech, już rządzi. Już się pozdrawiają kierowcy. Za chwilę mnie wyżre z tego YouTube'a. I ja się cwaniakuję. Lecimy, zrzucimy, mam nadzieję, że pójdzie szybko i spadamy z powrotem przy dobrych wiatrach. Późnym wieczorem jesteśmy w domu. Oby to się wszystko ziściło. Czas pokaże. My się zmieniliśmy i chyba mi przypada to fajniejsza część drogi, co? No zdecydowanie tak, jest pięknie zielono, jeziorka, super. No powiem ci, że ja już zapomniałem, jaka droga do Białegostoku przez Mazury jest taka, wiesz, fajna, kolorowa, nie? Dużo ludzi tu zaczyna życie tętnić już powoli. Jednak Mazury to ma... Sorry, ktoś dzwoni? Halo? No wiesz co, jesteśmy prawie u celu. A co się stało? Ale jak to? Nie, no to załatwiłeś nas w tym momencie. No spoko, wiem, że nie twoja wina. Dobra. No dobra, dobra, okej. To na razie w kontakcie. Co się stało? Wiesz co, spedytor dzwonił, nie rozładują nas dzisiaj. Jest problem. No to będziemy musieli chyba znaleźć jakieś miejsce parkingowe, bezpieczne. No to gdzieś po Białymstoku, to wiesz co, jak się zatrzymam, to do Arka zadzwonię, bo Arek często bywa w Białymstoku, wiesz? On pewnie będzie wiedział, gdzie stanąć. Dobra, co stoję, to zadzwonię do Arka, co? No okej. No przy telefonie. Ty Arek, słuchaj, bo ty często do Białegostoku jeździsz, a ja muszę w Białymstoku na noc zostać. Jakiś parking tutaj ogarniasz? Kurczę, to jestem idealną osobą, do której dzwonić. Tak myślałem. Tylko firma Bunasta. Jak w Białymstoku Bunasta sobie zapisz. No. Parking 24 na dobę, 7 dni w tygodniu otwarty. Wszystko. Sklepik, McDonald's, CPN-ik. Mówię ci, Bunasta. Tam w ogóle jest taki bajer, że możesz sobie jeszcze wziąć pokoi. O. No normalnie jak dla nas warunki komfortowe. Ale czysto? Znaczy, czysto to jest mało powiedziane. Aha, aha, dobra, Bunasta mówisz? A tam normalnie taki strzeżony z monitoringiem. Wszystko jest. Aha, dobra, dobra. Dobra, dobra, dupy nie zawracam. Dzięki bardzo, na razie, hej. Dobra, hej, szerokości. Hej. No to mamy. 12. Musimy sobie wygooglować. Dobra, googlujemy i lecimy. Znów klikuję tą 12. Produkcyjna ulica w Białymstoku.
wyjedziemy, zobaczymy co tam pisze w trawie, obejrzymy sobie jak tam ma ten socjal. Mhm. Narek mówi, że to pokój jest takie spoko. Zobaczymy, jak będzie fajnie, to staniemy, co? No dobrze. Jeszcze byśmy musieli skoczyć do sklepu wtedy. No ale mamy tam blisko, Arek mówił. Sklep, wszystko. No okej. Okay. Wtedy zrobimy zakupy i odpoczniemy, a rano już będę wziął na sklep. Dobra. Mhm. No. Według nawigacji mamy niecałe 1,5 kilometra. Za chwilę będziemy na miejscu. Faktycznie jest McDonald's, stacja benzynowa, to będzie gdzieś tutaj. Byśmy nie pomylili z jazdu. Tutaj chyba w prawo. Tak, tak pokazuje nawigacja. Zobacz, centrum handlowe, Leroy, McDonald's. Jak to jest faktycznie blisko, to tutaj jest wszystko koło nosa, nie? Pod nosem. Co? Pójdziemy do sklepu. Zakupy, zrobić na śniadanie chyba, nie? Ej, to jest tutaj. Tutaj, widzisz? A gdzie jest wjazd na parking? Zobacz, tu jest wjazd. Całkiem spore, nie? A moje miasto to Białystok. A moje życie to Białystok. I amore mio. Tak, szanowny państwo. My chcieliśmy zapytać, czy są wolne pokoje. Tak, oczywiście. Mam. Taki dwuosobowy poprosimy. Tak, dwuosobowy. Proszę bardzo, tutaj są karty do apartamentu. Tam wprost drzwi i po prawej stronie schodami na górę, tam są strzałki. Na pewno państwo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Obsługa na takim wysokim poziomie. Parking mega taki... Kurczę no. Nie spodziewałem się. Na Podlasiu. No wygrali. Teraz szukamy naszego pokoju. Powiem wam, że bardzo przystępne ceny. Nie, Marta? No, powiem ci, że... Wyżej? Wyżej chyba, na samą górę. Jak strzałki prowadzą, pani mówiła. Apartamenty. No, jestem ciekawa. Ja też. My mamy dwójkę, nie? Mhm. To jest jedyneczka. W prawo, tu jest trójka. Dwójeczka. Dwójeczka. Otwarte, pani mówiła. Klucz w środku. Wow. Ja nie wierzę. Ej, no to wygląda jak naprawdę w dobrej klasy hotelu, nie? Jest super, no. Klima. Jak fajnie, w ogóle jaki zapach. Szkoda, że kamera nie oddaje zapachu, bo jest zapach takiego bzu. Pięknie. Chyba bzu, nie? No. Takiego, takiej świeżości. Świeżo. Zobaczcie to, nie? No jest... Jestem w szoku. Czajcie, w jakich warunkach może odpocząć kierowca za naprawdę nieduże pieniądze? Tak, nie? Podobno jest full wyposażona. Podwaczka. O, proszę. Jest to ładnie. Co to jest? Tu? Zmywarka. Zobacz. No nie wierzę po prostu. Podobno są wszystkie garnki, wszystko co potrzeba. O, kubeczki.
Elegancko. Już widzę talerzyki, miseczki. No. A tu? Nie wiem. A tu jest pochłaniacz. Aha. Indukcja. No, garneczki. No, jest patelnia, garnek. Nie, deska do krojenia. Nie? Sztuczce. Nie, no, jest swój wypas. A pytałem w recepcji, czy musimy zabrać swoje, wiecie, garnki, swoje przyrządy do gotowania, bo pani powiedziała, że jest kuchnia w każdym pokoju. A ja się spodziewałem takiej naprawdę, wiecie, takiej lekko polowej, nie? No pójdziemy, zrobimy zakupy i sobie coś przygotujemy. Nie? Znaczy wiesz co, obiad sobie chyba zjemy taki na mieście, a śniadanie sobie zrobimy jutro. Dobra, łazienka. Jestem ciekaw łazienki. No i można to porównać z duszem niemieckim, nie? Po prostu przepaść. Zobaczcie. Jak czyściutko. Czysto pachnąco. Suszarka. O, coś dla ciebie. No, to jest podstawa. Czyli jak jest kobieta kierowcą, to też sobie tutaj poradzi. Nie no. Mi to się już marzy ogólnie do spania. Klima? Jak pięknie. Nie no, ja stąd nie wychodzę. Znaczy, jaki ci klimat zrobiłam. Lampki? No. Ej, bajeransko. Nie no, fajnie, nie? Tu masz telewizja, o, jest Wi-Fi. Widzisz? No, Wi-Fi chyba już też było na zewnątrz, nie? Na całym parkingu mi się wydaje, bo tam są anteny. Mhm. Generalnie nie musicie wynajmować sobie tutaj pokoju. Można wjechać na sam parking, słuchajcie, i zostać na parkingu. Macie do dyspozycji toaletę z prysznicem. I to jest za darmo, czynne całą dobę tutaj to w sumie jest. Zapłacić trzeba tylko za pranie, nie? Pani mówiła w recepcji, tak, że jakbyśmy chcieli sobie coś wyprać, to za to trzeba zapłacić. Ale że ten pokój nie jest taki drogi, a odpocząć sobie można naprawdę w fajnych warunkach, to nie spodziewałem się, naprawdę się nie spodziewałem. Takie rzeczy w Białymstoku. Czyli oni mają nie tylko Jagiellonię, mają też Bunastę. O, a tutaj? Tego okna? O, tam jest pan Donald, koło którego przyjeżdżaliśmy. Mhm. Leroy Merlin. I ten Auchan, no. Tam pójdziemy na zakupy, nie? Tak. A tu akurat jakiś zestaw wyjeżdża, zobacz. O, szlaban, widzisz? Mhm. Nie ma takiego wyjazdu, jest kamera. I jest elegancko. Full bezpiecznie. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Marian, to jest jakby luksusowo. No, kawałeczek spacerku jest. No, damy radę, nie? Przyda nam się. No, objedzeni. Zmęczeni. Oby tylko zaczęło padać. Ech, chyba nie. Koszyczek się zapełnia. Co jeszcze? Masz szyneczkę? Serek. Serka? Masełko, to ja wezmę z dafa, mamy. No. Mleko się weźmie do kawy rano, bo tam mleka nie ma, widziałem? Nie, kawę możemy sobie zrobić na dole. A. No tak, staliśmy żetony do ekspres. Więc możemy sobie zrobić kawę na dole, faktycznie. Ale nie pobiegniemy na dół po kawę, żeby sobie przejść potem do góry i wypić u góry. Taką szynkę krojoną? No, z tego stanowiska? Bierzemy się za śniadanko. My dzisiaj mamy ochotę na kanapeczki z jajkiem. W związku z czym opuszczam wody. Powiem wam, że bardzo fajnie się tu spało. Jest cisza, spokój. Łóżko mega wygodne. No, warunki zupełnie inne niż w ciężarówce, nie? Ale cała ta otoczka, ja wiem, że się będę powtarzał, ale zrobiła na mnie mega, mega wrażenie. Kwiatuszek. Okej, okay. Włączmy. Byłoby idealnie. Zdecydowanie wygrywasz to zadanie. Działa. Ale to, co jest najważniejsze, żeby mąż był najedzony. Ogarniam. Należy zacząć od kawy. Chyba nie wszyscy lubią, bo ja lubię kawę, a Marta bardziej herbatę. W związku z czym... robimy.
Wszystko to oczywiście jest. Nic nie musieliśmy zabierać. Tutaj są oczywiście nasze zakupy, dlatego nie było wyposażenia, to normalne. Nikt nie trzyma spożywki w lodówce, nie wiadomo kiedy będą goście. W każdym razie ja zabieram się za śniadanie, Marta się pindrzy, jak słyszycie. Idziemy się przy stole. I zobaczcie, jakie śniadanko przygotowałem. Co? No co powiesz na śniadanko? No piękne. Kanapeczki. Ale kachol. Teraz to ten bałagan tu ogarnie. Nie. Wszyscy widzowie do ciebie właśnie machają. Dlaczego ja? Dobra. Myjemy. Powoli zaczynamy się stąd zbierać. No dobra. My jesteśmy już spakowani, gotowi do wyjścia. Ostatnie wiązanie butów. I... No i wychodzimy. Jedziemy na rozładunek. Szybko rozładujemy naczepę. Mamy być koło 11, więc będziemy koło 11 i spadamy potem do Bydgoszczy. Naczepę potem trzeba ogarnąć, no bo już dzisiaj mamy wtorek, a w czwartek rano rusza już kierowca w trasę, więc trzeba będzie tutaj coś podziałać. Szkoda trochę, bo fajnie to jest. Naprawdę fajnie. Jakbyście byli w Białymstoku, to wam z czystego serca mogę polecić. A ty? Co myślisz? Nie ma żadnych naprawdę minusów. Klima, suszareczka, więc mogłam sobie rano posłonąć. A torebki nie bierzesz? A, torebka. No, taka jest podjarana, że na torebki wzięła. Czyli w sumie nawet jakby kierowca była, kierowcą byłaby kobieta, nie? To jest całkiem spoko, nie? Zdecydowanie tak. Czysto, ładnie, więc... No, musimy sami zobaczyć. I to nie jest robione pod publiczkę, bo się nas tutaj nikt nie spodziewał. Lecimy. A tutaj zobaczcie, z okna, a jest moja furka, tam widać ją na boku. A, wypoczęty wreszcie. Dzień dobry. My byśmy się chcieli wymeldować. Było bardzo miło, super pobyt. Dziękujemy. Dziękujemy. Słuchajcie, zupełnie przypadkiem poznaliśmy właściciela Bunasty, pana Jurgisa, który również ma swój kanał na YouTube i na tym kanale również wystąpię, więc serdecznie zapraszam. A tymczasem zapraszamy was tu, w to miejsce. Tutaj można naprawdę fajnie wypocząć. Jest bardzo fajne, klimatyczne pokoje. Bezpiecznie przede wszystkim. Czysto. Czysto. I zapraszamy. No, kobiety. Zdecydowanie tak. To Jurgis, zobacz mnie, żeby pokazać infrastrukturę i biura wyżej, więc Marta, zostań, bo to jest męska wyprawa, my sobie idziemy we dwójkę. Karol, ty zrozumiał, co nie ja, ale marketing wasz chce. Tak. Ale my będziemy mieć wolnych miejsc, no, na 100 metrów kwadratowych i ja myślę, że to trzeba tego pokazać. Tutaj wynajmuje się tylko firmy przewozowe, tylko transport. Dlatego tutaj, zobacz, mamy parking. Oni dostają licencję, mogą trzymać swoich ciężarówki. Tutaj, no... Fajnie. Czyli jak jest firma, która ma u was biuro i ma swoje ciężarówki, to te ciężarówki mogą stać tutaj. Tak, i kiedy ty chcesz otworzyć firmę, ty pracował jak kierownik albo kogoś, tak? Chcesz otworzyć swoją branżę, tak? Swoją firmę, tak? To ty musisz mieć nie tylko biuro, ale musisz mieć miejsce parkingowe. A u nas wszystko jest. Z tym samym problemem się borykałem wcześniej. No. Tutaj na drugim piętrze my mamy też ładne miejsc, możemy wynajmować, ale ja kiedy robię swój vlog, ja wiem, że tutaj ciemno i nic nie mogę pokazać, tak? Aha. To idziemy na trzeci. Wy już tutaj byliście. Tak, tutaj mieszkaliśmy. Tak, tutaj jest pokoje. Przepraszam, idziemy jak przyjaciele, czy tak, to jest mój pokój, ja tutaj bardzo często bywa. No i o tutaj mamy takie świetle. No, to jest... Boksy takie jakby. Boksy nieduże, po metrów, nie wiem, 30-40. I tutaj będą... Teraz... O, widzę. Truck logistic. Nordic Truck Logistics. No.
BGT. Może tutaj też można jakieś ekspedycje klientów znaleźć. Mhm. O, i tutaj... Dobra. Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry. O, i to bardzo skoro my tutaj nasza firma Bunasta, to jest IT oddział, to będziemy iść na jak to nazywa się w języku polskim? Na dół. Dziękuję bardzo. Pójdziemy na dół, to teraz tutaj odpuścimy, to będzie 100 metrów kwadratowych jeszcze tutaj będzie. Okej. Okay. Zapraszamy. Czyli niżej jest 100 metrów kwadratowych wolne. Tak. Tak, na drugim piętrze. Komu jest potrzeba, możemy i dać i 10 metrów kwadratowych, i 30 przerobić, nie ma problemów. Czy jeżeli jesteście przewoźnikami lub macie coś wspólnego z branżą transportową w obrębie Białegostoku, w pobliżu, to tutaj możecie sobie śmiało wynająć swoje biuro, zrobić swoją siedzibę z miejscem parkingowym na wasze ciężarówki na zewnątrz, które będą stały w strzeżonym parkingu, monitorowanym parkingu. Więc tak. Jest full opcja. I dla kierowców wszystko zrobione. Tak, nie dokładnie. Wiem, ale jeszcze właśnie, gdyby tutaj pokój pokazałem oczywiście, jak już mieszkaliśmy, a kierowca właśnie jakby zjechał z trasy i musiałby odpocząć, no tutaj ma warunki po prostu wyśmienite. Tak, to tutaj coś tam 30 euro bierzemy bez takiej... Słyszycie, no przecież to są ceny pokoi bardzo niskie. Z parkingiem. Z parkingiem. Tak. A standard jest dużo wyższy niż w jednym hotelu tutaj w okolicy, naprawdę, wiesz, to zresztą widzieliście na naszym blogu. To wszystko, ale odpracowałem. Nie. Jesteśmy na drugim piętrze, no jest tutaj faktycznie troszeczkę ciemno. No ciemno i nie podoba się to, nie. Dla kamery to jest nie. Ale, to jest pokażę, tutaj jest boksiki zrobione. O, takie szafki. Tu, szafki dla kierowców. O, fajnie, no. Świetnie. Czyli jak jest firma transportowa, to daje szafkę dla kierowców. Tak, korzysta, szafki kierowców. Nie, no naprawdę wszystko tak przemyślane, nie? Widać, że nie pierwszy raz... 20 lat w transporcie. I to widać, Mi było bardzo miło poznać. Bardzo dziękuję za oprowadzenie. Naprawdę, dziękuję. Miło. Do zobaczenia. Wow. Zobaczcie, na wyjściu dostaliśmy prezenciki. Jak się człowiek trochę po YouTubach obraca. Ja się śmieję. Mamy już pierwszą część rzeczy zaniesioną do DAF-a. DAF jest odpalony, bo w środku było niemiłosiernie gorąco. Zresztą zobaczcie, jak tutaj fajnie. Parking z zewnątrz naprawdę robi wrażenie. Czyściutko, schludnie. Kamera praktycznie na co drugim słupie jest. Jest Wi-Fi na parkingu. Więc dla kierowcy moim zdaniem tu jest po prostu rarytas. Dzień później, ale chociaż bez wielkiej kolejki. Zdejmujemy i spadamy do domu, co nie? Rozładunek poszedł ekspres. Czasami widzieliście, poszedł szybko moment. Marta kończy swoją szychtę. No i do Bydgoszczy, obie do Bydgoszczy. Zobaczymy, jak to nam długo zejdzie. 400 km niecałe. Powinno być fajnie. Droga pusta. Słoneczko świeci. Nie, powiem wam, że się nie spodziewałem. Wyjazd fajny. Miał być tylko szybki rozładunek i powrót, a wyszła taka cała gruba akcja. Poznaliśmy fajnych ludzi. Fajną miejscówkę. Kurczę, fajnie, nie? Było. Taka już miejscówka, gdzie jak będziemy w okolicy, to wiemy, gdzie uderzyć. No właśnie. Też się zastanawiamy, czy jak będziemy na zlocie w Grajewie, czy tutaj po prostu nie przybijać i w tym pokoju sobie nie zamieszkać, bo jest i blisko, i tanio, i po prostu jest taki poziom. Dobra, nie ma co się rozgadywać, lecimy do Bydgoszczy. Marta, ogień, natłoki.